trzeba sobie zadać pytanie, co jest kluczem tego związku, kluczem, albo no co jest, co tak naprawdę scala małżeństwo. Bo wcale nie scala mnie to, że ja jestem pewna, że mąż zawsze wróci do domu, że on ma pracę, że ja mam pracę, bo to są tylko jakby czynniki, które pozwalają żyć i funkcjonować. Natomiast taką gwarancję, że to jest mój mąż już na zawsze, na całe życie, że ja się przy nim zbawiam, on przy mnie i że no, to już jest naprawdę wieczność. No to daje taką naprawdę pewność, że ja nie jestem sama i że nad tym wszystkim no, tą pieczę trzyma opatrzność. No bo tak, bez tego, no ja sobie mogę żyć tak naprawdę no, z każdym, tak jak z mężem, gdyby nie ten sakrament, no to właściwie każdego mogłabym zaprosić i udawać bycie rodziną, tak? Tylko no, jest jednak coś, co małżeństwo sakramentalne od takiego no, związku formalnego odróżnia. I to jest dla mnie kluczowe, bo bardzo fajnie opowiadał w którejś z kateches ksiądz Pawlukiewicz, że w sumie często jest tak, że jest nam obojętne, po co nam małżeństwo i w zasadzie ślub sobie możemy dać sami, modlić się możemy wszędzie, niekoniecznie w kościele, możemy i w lesie. I prawda jest taka, że tam padł taki przykład, że ksiądz tłumaczył jednej parze, że dobrze, to w takim razie małżeństwa udzieli wam jutro kościelny. A ta para mówi, no ale jak to? No przecież ksiądz musi to robić. Ksiądz to musi zrobić. No ale przecież jest wam wszystko obojętne, czy ksiądz, czy no to czy związek formalny, czy nieformalny, a sakrament traktujecie tylko jako pewnego rodzaju formułę, no to kto ją da, tak naprawdę nie ma znaczenia. A to właśnie to też przecież nie ksiądz, tylko my tak naprawdę jakby przyrzekamy sobie tą miłość, wierność w obecności Pana Boga, tak? Czyli my no już lepszego świadka nie możemy wziąć dla naszego słowa, tak? Więc tym słowem potem żyjemy. Znaczy, no tych powodów można by pewnie wiele szukać, bo i dom rodzinny, w którym się wzrasta, wartości, które się przekazuje dzieciom, bo jeżeli ktoś ma frywolny stosunek i do sakramentów i tego przykładu nie daje, to no ja dzisiaj chylę czoła mojej mamie, bez której nie byłabym na pewno w tym miejscu, w którym jestem. Bo gdyby nie mama, to ta wiara nie byłaby mi przekazana. To no chodziłabym sobie do kościoła, ale w ogóle bym nie rozumiała znaków, nie wiedziałabym, o co chodzi i to jest tak, że na początku naprawdę tego nie trzeba rozumieć, no bo w ogóle się nigdy Boga nie zrozumie do końca. Więc sam przykład rodzica już wystarczy. Tu nie chodzi o to, żeby teraz usiąść i moralizować dziecko i tak naprawdę próbować wszystko wytłumaczyć, bo i my dorośli często z tą wiarą jesteśmy na takim etapie, że wiele rzeczy i pytań mamy. Ale sam przykład wystarczy, ta trwałość, no są roraty, jest adwent. No i samo przeprowadzanie przez mamę do tego kościoła na tą króciutką mszę, to już był pewien przykład. On się gdzieś zakorzeniał, że te święta to nie tylko naprawdę sklepy i kruche ciasteczka na choinkę. No i później to tak zostało, że nawet jak nie było chęci i nie, w wieku już dojrzałem, że nie chciało się iść do tego kościoła i w zasadzie niedziela była, jeszcze była praca, więc człowiek zmęczony i próbował sobie odpuścić, to nie, gdzieś tam wewnątrz było, że jednak to nie tak. No i to zrozumienie przychodziło z czasem, więc teraz pytanie, na jakim etapie jest ktoś no, spośród naszych znajomych, bo no, każdy tą drogę musi przejść samodzielnie. I kiedy ta łaska dotknie, nie wiemy, bo to tak naprawdę no, Pan Bóg też ma nad tym pieczę, ale wiem, że dotknie, tylko tak czasami po prostu trzeba serce otworzyć, bo można się tak zamknąć na wszystko, że nawet nasze tłumaczenie, my czasami wśród znajomych no, ten przykład próbujemy, bo nie kryjemy się z tym, ale jednych to może razić, innych nie. Inni mogą komentować to w taki lub inny sposób, swoje mogą potem przemyśleć. No mówię, to zrozumienie przychodzi pewnie po czasie, ale no nie żyjemy po to, żeby w opinii każdego być na piedestale, tylko no najważniejsza opinia, na jakiej nam zależy, to jest no Pan Bóg, który... To jest tak, że oczywiście, że mamy wiele obaw, wiele, ale no jak się to zda dobrym rękom, no to po prostu żyje się spokojniej. Właśnie wszystko mamy już w torbach popakowane, ale no, tak, tutaj coś znajdziemy. To jest tak, że no faktycznie nawet ta historia właśnie tego mojego przypadku dowodzi na to, że czasami naprawdę trzeba zawierzyć, bo faktycznie
przepracowanie. Ja jeszcze jestem w tej branży, gdzie cały czas ten sport sylwetkowy, oczywiście te parametry tłuszczu w organizmie, to wszystko musi grać, więc ja zawsze i z ilością stresu, i ilością tkanki tłuszczowej, bo zawsze byłam nisko, dlatego że no, mocno i dużo trenuję, mało sypiam i doprowadziłam się do takiego momentu, że sama fizjologicznie mój organizm był na tyle osłabiony, że ja robiąc badania widziałam, że nie jestem zdolna do tego, żeby teraz stać się mamą. No i nie ukrywam, że miałam wizytę u lekarza, no i pierwsza informacja, jaka padła, to nie, to co najmniej 2 lata trzeba by było czekać, to od razu polecam, tutaj właśnie zabieg, to jest najprostsze, najszybsze. I ja sobie wtedy zdałam sprawę, ale zaraz, moment, ja widzę te swoje wyniki i wiem, że ja wystarczy, że poprawię trochę cholesterol, podniosę tłuszczowość organizmu, uspokoję się trochę i zacznę spać i to samo, że tak powiem, wróci do normy i będzie dobrze. Podziękowałam. No i nie ukrywam, że za 2 miesiące, znaczy po miesiącu w zasadzie, widzieliśmy się właśnie z księdzem Jakubem, który nam celebrował naszą mszę ślubną. No i dał nam namiar do pani Ani Marzec z naprotechnologii. I mówimy, oczywiście, że idziemy. Poszliśmy, bardzo wartościowa katecheza. Ta pierwsza w ogóle, nawet nie katecheza, to jest po prostu taki wykład, który daje taką fajną pigułkę wiedzy, bo przyznaję się, no ja jestem po 2 uczelniach medycznych i oczywiście, że te tematy nie są mi obce, natomiast wiadomo, no podczas studiów tą pamięć roboczą i trwałą to jakby ukierunkowuje się głównie w to, w czym wie się, że będzie się potem głównie korzystać. No to powiedzmy ta sfera ginekologii, ona poszła tak trochę na bok. I naprawdę z perspektywy medycznej ja mogę powiedzieć, że dużo wiedziałam, ale dopiero tak jakby spotkanie z panią Anią uświadomiło mi, czego jeszcze nie wiem. I to było bardzo wiele cennych uwag, bo tak czasami naprawdę tak lakonicznie podchodzimy do tego, ale ja siebie znam. Z wieloma pacjentkami swoimi, z którymi rozmawiam, zresztą i ze znajomymi. To jest często tak, ale ja wszystko o sobie wiem, niczego nie muszę, kto mi coś powie mądrzejszego, nie? A tutaj naprawdę... Taki strumień wiedzy płynął, że później jak siadłam i zaczęłam to scalać, a jeszcze otrzymaliśmy tą właśnie książeczkę do wypełniania, no naprawdę sama natura. To dopiero wtedy zauważyłam, ile tak naprawdę w tym swoim organizmie jeszcze jest do naprawy, na naprawę w cudzysłowie, ale jak mogę nad tym tak jakby przejąć kontrolę, nie? Zacząć nad tym panować, bo do tej pory to organizm trochę sterował mną, a nie na odwrót. I ta wiedza pozwoliła mi tak to usystematyzować, a jeszcze cudowne było to, że mąż się w to włącza, czyli na zasadzie no, tą kartkę, tą ściągę musi, że tak powiem, jeżeli chce, no a chce też syna czy córeczkę, to tak jakby wdraża się w to ze mną i po pewnym czasie mąż sam przyznał, że on nie zdawał sobie sprawy, że gospodarka kobiety może być aż tak złożona, że to jest aż tak trudne i naprawdę dzień po dniu ta metoda obserwacji, nic, tak naprawdę to nie jest nic trudnego, ale wymaga no jak przy wszystkim. Tak, no mistrza, do formy mistrza dochodzi się poprzez dobry taki no zdyscyplinowany trening. I tutaj to samo, no, trzeba było tylko być konsekwentnym, regularnie to wypełniać. No i po miesiącu byliśmy już u lekarza, do którego dostaliśmy właśnie namiar od pani Ani, bo też no, w tej naprotechnologii są pewni lekarze, którzy się w tych metodach znają. No i oni wystarczy, że spojrzą w tą kartę, a to jest naprawdę, to jest zupełnie inna wizyta niż taka klasyczna, którą wiele razy miałam okazję mieć, która tak naprawdę... No ja bym nawet tego wizytą nie nazwała i dostaliśmy namiar do tego pana doktora, pojechaliśmy, pierwsza wizyta trwała 6 godzin. To i pierwsze pytanie, jakie padło, to jak się państwo dzisiaj czują? Gdzie w ogóle od tego się nawet nie zaczyna, a dopiero jak nas pan doktor poznał, on zaczął kluczyć co i jak, no w czym by tutaj i wcale nie lekami. W ogóle żadnej jakiejś farmakoterapii. W następnym miesiącu miałam wizytę powtórzoną i już w tym miesiącu byłam w ciąży. Bez żadnych ingerencji ze strony leków, chemii, zabiegów, niczego. Tak naprawdę ja już po tej książeczce tam, co się wypełniało, ją wiedziałam, że idziemy w dobrym kierunku. No i zresztą potem tą metodę zaczęłam sama stosować. Znaczy stosować, przekazywać, bo na co dzień mam styczność z pacjentkami, z osobami, które no też borykają się z problemami podobnymi do mojego, nawet czasami no, trochę grubszej rangi. I nie ukrywam, że namiar dałam, ale tak trochę no, napomknęłam o tym, bo no, trzeba się tym dzielić. I dzisiaj no, już mam kilka dzieciaczków,
które rosną w brzuchach mam swoich, bo naprawdę czasami zaczynamy zupełnie tak jakby od wierzchołka góry lodowej, zamiast spojrzeć, co jest tego przyczyną, że na przykład w kobiecie jest wszystko zablokowane, a to się da zmienić, tylko trzeba tak jakby po nitce do kłębka dojść, gdzie leży główna przyczyna, porozmawiać, bo czasami jak kobieta zrozumie, gdzie leży sedno, to już wie, co ma zrobić, naprawdę. I wcale nie musi łykać tabletek, być na czas, na godzinę, na zabiegu, bo to czasami tak jakby wprowadza ją w stan pełnej gotowości. 24-godzinny dyżur, hormony stresu swoje robią i jeszcze przejęcie, że to jej wina, że coś w niej jest nie tak, a to wcale nie musi być to. Także tu naprawdę wielkie podziękowania dla pani Ani. Pozdrawiamy. Bardzo serdecznie. I naszego pana doktora, u którego byliśmy też. I w ogóle, no jeżeli możemy tylko się podzielić tym, to bardzo, bo to jest naprawdę dobra droga i wcale nie trudna, a to już wystarczy, o, spokojnie, wystarczy tylko tak jakby się wdrożyć w to, chociaż trochę chcieć i samo pójdzie. Naprawdę bardzo owocne spotkanie i to czasami wchodzi się, zależy też jak się człowiek nastawi, no my byliśmy ciekawi, ale są czasami osoby, które już na samym początku są na nie. Natomiast no pani Ania tu ręczę potrafi tak jakby rozpleść te ręce splecione, że dokładnie. Jestem na nie i jestem zamknięty, bo naprawdę jest po tym spotkaniu owoc, a potem jeżeli się jeszcze chce w to dalej tak jakby wejść, To służy radą i potem te spotkania są chyba co miesiąc. Znaczy można oczywiście wcześniej, ale tutaj już sama pani Ania wie, jak, gdzie dalej pokierować, żeby to przynosiło właśnie owoce. Bo no, każdy jest inny, każda para ma też no, innego kalibru problem. Więc naprawdę polecam z czystego serca, bo to potrafi czasem zaoszczędzić wielu małżeństwom niepotrzebnego stresu. Naprawdę. Myślę, że też można sobie zrujnować zdrowie przez jakieś leki, jakieś hormonalne, prawda? Przez zły start, no. No, trzeba zapukać po prostu do odpowiednich drzwi. Takie jest moje zdanie. No, my akurat mieliśmy kilka osób, które nam pomogły te drzwi otwierać i w dobrym kierunku poszliśmy. Wiadomo, że to musi być też powiązane z cierpliwością, bo tylko cierpliwym Bóg daje. Się uczymy tego. No, ale naprawdę polecam ze szczerą chęcią, bo to działa. Naprawdę. Zdecydowanie. No. A wziąłeś sobie to co? Wziąłeś sobie kluczyk od auta? Ale mój?